Sportowa dyskusja. Jesteśmy ponownie, jak co tydzień spotykamy się, by dyskutować o tym, co ważne, co istotne, co piękne, co mniej piękne w radomskim sporcie. No, działo się bardzo dużo w zeszłym tygodniu, w tym także, no ale też witamy wszystkich widzów w telewizji kablowej, nie tylko internet, nie tylko Facebook, ale także widzimy się w telewizorach. No i bardzo nam miło, dzisiaj też się rozwijamy, bo obiecane szklanki z wodą mineralną także są, jeszcze rogalików nam tylko brakuje, ale to musimy zostawić sobie na kolejne odsłony, a dziś dyskutujemy w takim oto gronie. Sylwester Szymczak, Echo Dnia. Witam serdecznie. Michał Podlewski, radomski dziennikarz. Witam. I Michał Szprendałowicz, telewizji Adami. Zaczynamy oczywiście, jak żeby inaczej, od koszykówki. Wielkie, wielkie widowisko w Kutnie. No i jak podsumujecie, panowie, bo to naprawdę, naprawdę się świetnie oglądało momentami te niektóre akcje. Myślę, że żaden z zawodników NBA by się nie powstydził tego, co zrobił Sokołowski i tego, jak Daniel Szymkiewicz, młodziutki chłopak, a już grał jak profesor, przepuścił piłkę między nogami Grochowskiego. No kilka takich akcji, trójka Toreja Tomasa w ważnym momencie. Kapitalny mecz, no i awans do półfinałów. To był w ogóle kapitalny dzień, kapitalna środa, bo ja tak przyznam się, pędziłem w środę z Grodziska Mazowieckiego, gdzie grała broń. Mieliśmy do pokonania 90 km w godzinę i jeszcze gra dobicie, jeszcze zdążyliśmy, no ale warto było, naprawdę warto było. Wracając do twojego pytania, no zaimponowali mi bardzo. Jestem bardzo zadowolony, że udało się zdążyć na ten mecz. No Michał, chyba zgodzisz się z tym, że Rosa w zasadzie ani przez moment nie dała się złamać. No był taki moment, kiedy już bardzo duże było to prowadzenie, tam kilkunastoma punktami Rosy. I wtedy Paul Farmek rzeczywiście się obudził, ale ta walka była przez cały mecz. Walka była przeogromna w tym tumulcie w bardzo głośnej hali w Kutnie. Rosa to jest zespół już, można powiedzieć, ukształtowany, dojrzały. Zespół, który ma swoich liderów, wie co robić w każdym momencie gry. Zdecydowanie ja na ten ćwierćfinał spojrzałbym z perspektywy trzech spotkań. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, że dla Paul Farmeksu Kutno już sam awans do ćwierćfinału był ogromnym sukcesem. I rzeczywiście Paul Farmeks niczym mnie nie zaskoczył w żadnym ze spotkań. Byłem bardzo rozczarowany postawą zawodników z Kutna, ponieważ zaprezentowali taką koszykarską bylejakość. Bylejakość, która tak naprawdę chwilami sprawiała, że zawodnikom Rosy odbierała polot. Tak naprawdę Rosa czeka chyba na prawdziwego rywala, z prawdziwego zdarzenia, na tą walkę o medale i wtedy tak będziemy mogli dopiero zobaczyć klasę Rosy. Rzeczywiście były już przebłyski, to był ten trzeci mecz, gdzie była sytuacja na styku, trzeba było rzeczywiście spiąć pośladki i zagrać ten basket taki z wyższego poziomu. Ja czekam tak naprawdę na mecz, gdzie Rosa od początku do końca będzie grała taki basket, gdzie emocje, adrenalina i rywal wymuszą na Rosie zaprezentowanie tych swoich umiejętności, nieprzeciętnych umiejętności, bo takie właśnie mają nasi koszykarze. Ja się z tobą nie zgodzę. Ja myślę, że Paul Farmeks postawił bardzo trudne warunki, bardzo wysoko tą poprzeczkę i te trzy mecze to była cały czas wojna, a ten mecz w Kutnie, no to już stał naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tutaj się Rosa musiała wspiąć na wyżyny umiejętności. Jakby nie ta trójka Sokoła, jakby nie trójka 3 plus 1 Sokoła, jakby nie trójka Toreja Tomasa, no to różnie to mogłoby być. No widzieliśmy, co robił Parker, co robił kilku mają Amerykanów czy Jarecki, no naprawdę, naprawdę fajny zespół. Owszem, mówimy o tym trzecim meczu, rzeczywiście i cytując klasyka. O wszystkich trzech. A ja się uprę, że to był ten trzeci mecz, rzeczywiście w nim momenty były, ale to były tylko momenty, bo tak naprawdę dla mnie drużyna z Kutna, taką wyrobiłem sobie opinię już po sezonie zasadniczym i potwierdziła to w dwóch pierwszych meczach w Radomiu na pewno, że jest drużyną, w której występuje wielu jeźdźców bez głowy. I Rosa dała się w taką grę, mówię, wciągnąć. Szacunek i chwała im za to, że udało im się tego rywala tak naprawdę stłamsić, wygrać trzy mecze i tak naprawdę czekam na ten wielki basket Rosy, który Rosa potrafi prezentować. Sylwek. No też nie do końca się zgodzę tutaj z Michałem, bo jednak no, faktycznie defensywny basket, jaki prezentuje Paul Farmeks, to nie podoba się widzom, bo jest niski wynik, dużo takiej walki, takiego troszeczkę bicia łokciami pod koszem i to wprawne oko to zauważy, natomiast zwykły kibic, to on lubi, kiedy piłka wpada do kosza. Rzeczywiście, ale nie odmawiam tutaj umiejętności i ambicji Paul Farmeksowi, bo
oni tą swoją toporną koszykówką zaszli bardzo daleko i tu chwała dla nich za to. Przy takim budżecie, przy takim potencjale kadrowym, no zobaczmy, tam nie ma takich gwiazd, o których można by powiedzieć, że czy aspirują do kadry, czy to są jacyś bardzo wyróżniający się jak na polską ligę Amerykanie, mimo to nie, oni... licząc Parkera, wydaje mi się, że tam Polacy wiodącą rolę tak, no i to, ale to też nie są jakieś gwiazdy, jeśli mówimy w skali krajowej. No i mimo to z takim składem ten Paul Farmax doszedł do tego miejsca, gdzie jest i postawił się tej Rosie i naprawdę jakby tutaj się ta seria zakończyła 3-1, to myślę, że ten wynik byłby bardziej oddający rzeczywistość i sprawiedliwszy troszeczkę, bo naprawdę ten Paul Farmax to trzeba chyba docenić. Chociaż Michał, widzę, że nie zgadzasz się. Oczywiście, że się nie zgadzam, bo mimo wszystko pokutuje w nas chyba takie polskie stwierdzenie, że my cały czas się upieramy i przyglądamy rywalom. Ja podkreślam, Rosa przeszła tę fazę, mamy ją odfajkowaną i czekam na półfinał, bo wiem, że tu będzie dużo więcej emocji i tak naprawdę tu zobaczę tą Rosę, na którą widziałem w finale Pucharu Polski, którą widziałem w tych decydujących meczach o rozstawieniu przed sezonem zasadniczym z Toruniem. No i tak jak mówię, półfinał to będą dopiero koszykarskie emocje i wierzę, że to będzie nasz półfinał. Śledzicie tą rywalizację w parze Anwil, Wilki Morskie, Szczecin, bo tam też jest bardzo ciekawie. Nagle się zrobiło tak, że mamy 2-1, mimo że tam już się wydawało, że Anwil pewnie to 3-0 dowiezie, dociągnie. No a tu się okazało, że zespół trenera Łukomskiego jeszcze odpalił, jeszcze powalczył, no i może się tutaj odmienić nagle stan tej rywalizacji. No wydawało się, że po 3 meczach rzeczywiście będzie pozamiatane, aczkolwiek... Trójki, Gradomicie. No i własna hala, rzeczywiście Wilki Morskie są drużyną własnej hali. Myśl szkoleniowa Marka Łukomskiego w tym trzecim meczu rzeczywiście no, przełamała ten Anwil. Myślę, że tak naprawdę to pokazuje, że ta rywalizacja jest nieobliczalna do samego końca, i Rosa na rywala może poczekać jeszcze dłużej, że nie zakończy się ta rywalizacja dzisiaj wieczorem. No i mam nadzieję, że będą się tak tłuc 5 meczów długo, morderczo, namiętnie, żeby Rosa trafiła na troszeczkę zmęczonego przeciwnika. No też warto zobaczyć, że przecież te półfinały to startują tak naprawdę dopiero za tydzień, więc Rosa ma tą możliwość, żeby potrenować, odpocząć. No trener Kamiński mówi, żeby tego nie demonizować, bo w tydzień niczego się jego zespół nowego nie nauczy, jak się przez cały sezon tego nie nauczył. Ale ja myślę, że to jednak jest bardzo ważne, bo gdyby zapytać tych zespołów, czy chciałyby mieć ten tydzień przerwy, to myślę, że nikt by się nie zawahał i każdy by chciał troszeczkę odpocząć. Wydaje mi się, że każda z tych drużyn chciałaby być na miejscu Rosy, mieć ten 8 dni, bo to jest 8 dni praktycznie odpoczynku. Przede wszystkim odpoczywa głowa, mięśnie i oni mogą sobie z boku teraz obserwować tą rywalizację, co to się dzieje wokół nich. No podejdą do tych meczów zupełnie inaczej niż zmęczony rywal. No dobrze, to koszykówkę jakby już mamy chyba za sobą. Też ciekawa sytuacja, jeszcze wracając do tej pary Anwilu z Wilkami Morskimi, bo teraz, nazwijmy to nieładnie, podniecamy się tą halą w Kutnie czy w Radomiu, gdzie była ta atmosfera taka bardzo gęsta. Jak się pojedzie do Hali Mistrzów we Włocławku, te 3-4 tysiące ludzi, które się tam pojawiają regularnie, to tam jest taki hałas, że człowiek wychodzi całkowicie... Nie, znowu nie przesadzałbym w tym Kutnie, nie było aż tak gorąco, bo faktycznie były momenty, że gruchnęła ta sala, ale przypomnijmy sobie, że u nas ostatnio na Rosie, kiedy było na styku wynik, to do dopingu podłączyła się cała sala i było bardzo głośno i aż, jak to mówią, ciary przechodziły po plecach i też było dobrze. I tak trzymać. Zacznijmy od broni, piłkę nożną. Sylwek, byłeś w Grodzisku, no i jest zwycięstwo, jest 1-0 i w dobrym stylu. Byłem w Grodzisku i wreszcie wróciłem zadowolony po meczu broni. Bardzo rzadko w tym sezonie udaje się wracać z meczu zadowolonym, ale rzeczywiście dziękuję piłkarzom, że tyle przynajmniej dobrego w tej rundzie wiosennej jest. No, kawał zdrowia i charakteru włożyli w ten mecz i zagrali bardzo fajnie. To jest najlepsza nagroda za ambicje, to ten gol strzelony przez Adriana. Michał, jak oceniasz tę sytuację broni teraz? No też trzeba powiedzieć, że Grodzisk Mazowiecki to jest już taka drużyna, która no można powiedzieć, że troszeczkę pasuje do broni, bo też ma ten sezon bardzo nieudany i tam były dużo inne aspiracje, wręcz jakieś tam mówiło się o obozach zagranicznych, zimą, transfery, ten wiecznie niezastąpiony Maciej Tataj, no i to wszystko jakby nie wypaliło i wiosną ten zespół
przegrywa. Raczej myślę, że duże znaczenie ma też to, ile zespołów spadnie z tej ligi, tak? I ile zostanie, bo gdybyśmy nie mieli reorganizacji w tym sezonie, na pewno Broń i Pogoń spokojnie już szykowałyby się do nowego sezonu na trzecioligowym froncie, a nie na czwartoligowym froncie, a to wzbudza dodatkowe emocje, zarówno w obozie Pogoni, jak i Broń. Rzeczywiście, to co wielokrotnie powtarzaliśmy, zarówno w tym programie, jak i na łamach lokalnych mediów. Walka, walka, jeszcze raz walka. I tą walką i ambicją może nie można wygrać tej ligi, ale na pewno można znaleźć się w gronie tych ekip, które zapewnią sobie utrzymanie. No w tej chwili wydaje się, że jest rzeczywiście bardzo późno i bardzo sytuacja jest ciężka, żeby nie powiedzieć dramatyczna i beznadziejna. Ale za tą walkę, którą piłkarze prezentują, jeżeli będą prezentować tak do końca sezonu, to na pewno znacznie ułatwi to i budowanie zespołu na przyszły sezon, jak i nastroje w samej drużynie, wśród kibiców, wśród sympatyków. No i tym samym, jakoś mówię, z takim optymizmem będzie można spojrzeć chyba na tą czwartoligową rzeczywistość. No dobrze, Radomiak na tym stadionie, tutaj w sobotę o godzinie 16, no piłkarska wojna, batalia, no nie bójmy się użyć takich słów, tutaj będzie pewnie cały stadion, ludzi będzie bardzo, bardzo głośno i przyjedzie ta Stal Mielec, pierwszy zespół w tabeli, trener Liczka powiedział na konferencji prasowej, jaka analiza, o czym my mówimy, to jest zespół, który ma najwięcej strzelonych bramek, najwięcej punktów, najmniej straconych bramek, jest na pierwszym miejscu w lidze, jest to zespół wyraźnie najlepszy, poukładany. No i pytanie, jak powstrzymać tą Stal Mielec, ale też warto dodać, podkreślić jedną statystykę, że ta Stal Mielec na wyjazdach nie wygrywa. Siedem dni temu pamiętam, jak czekałeś z niecierpliwością na to, aż zacznę wyliczać jakieś optymistyczne elementy w Radomiaku. Było tak. Było tak i myślę, że występ piłkarzy Radomiaka potwierdził, że nie było tylko takie czcze gadanie albo wyssane z palca. Rzeczywiście, ten zespół dojrzewa. W ekspresowym tempie dojrzewa. Mówię, każde wzmocnienie, każdy piłkarz, każda para rąk i nóg przydaje się, mówię, na każdym treningu, na każdych zajęciach i na pewno tak samo będzie ze Stalą Mielec. Radomiak w tej chwili jest takim nieznośnym zespołem, który tak naprawdę nie ma nic do stracenia, wiele do zyskania. Wiadomo, no przewaga punktowa do czołówki jest jaka jest, ale pozostaje kwestia, o której się wiele dyskutuje w kuluarach, tak? Czy tak naprawdę wszystkie zespoły, które znajdują się w pierwszej czwórce, chcą awansować? Czy koniecznie prą na ten awans? Czy są gotowe na ten awans? I czy będą o niego walczyć za wszelką cenę do końca? Tak naprawdę otwiera się furtka dla innych, dla tych, którzy są poza tą pierwszą wielką czwórką drugoligową. Ja bym tonował jedno zwycięstwo na razie. Zobaczymy, jak będzie ze Stalą Mielec. Sylwek, a propos tego zwycięstwa w Tarnobrzegu, no, można chyba powiedzieć, zgodzisz się z tym, że zespół jest bardzo spokojnie prowadzony przez nowego trenera Wernera Liczkę. Żadnych nerwowych ruchów, żadnych awantur, mimo tych porażek, remisów. I to chyba przyniosło efekt. Wreszcie ten zespół zaczyna funkcjonować tak, jak trener tego oczekiwał. Zaczyna grać, przeprowadzać akcje. No i też bardzo duży wpływ na to miało, zdaje się, boisko w Tarnobrzegu, które jest bardzo dobrze przygotowane do grania. No sztuką przede wszystkim jest przygotować do meczu zespół, który jest no tak rozbity kadrowo, bo przecież no, w Radomiaku brakuje 7 czy bodaj 8 zawodników, którzy nie trenują. To jakby utrudnia pracę trenerowi, Wernerowi, więc no podziwiam go za to, że wwieźli z tak trudnego terenu 4-2. To jest naprawdę 3 punkty z Tarnobrzega, to super wynik. Michał, zapytam Cię jeszcze, jakiego meczu tutaj możemy się spodziewać? Czy to będzie taki mecz na niski wynik, mecz, w którym oba zespoły się zamurują, nie będą chciały grać w piłkę i będą starały się raczej tutaj o jakąś jedną, może dwie akcje, które przechylą szale zwycięstwa, czy raczej tutaj możemy spodziewać się Stali Mielec, która przyjedzie grać w piłkę, Radomiaka, który będzie chciał grać ofensywnie, grać w piłkę i stworzy nam się tutaj piękne widowisko i piękna oprawa na trybunach. Taki miał być Radomiak pod skrzydłami trenera Wernera Liczki. Radomiak, który tak naprawdę po zmianie stylu pracy przez ostatnie tygodnie nabrał świeżości. Z tą świeżością przyszła radość z gry i otwartość na coś nowego. Na coś nowego, czyli na ofensywną grę każdej z formacji. Jestem pewien, że Radomiak, nie mający nic do stracenia, będący na fali wznoszącej po remisie tutaj u siebie i zwycięstwie w Tarnobrzegu,
nie wyjdzie bronić czystego kąta, wręcz przeciwnie. Będzie grał ofensywnie, odważnie, szybko i na pewno czymś zaskoczy Stal Mielec. I wierzę w to mocno, że nie da się zaskoczyć z tyłu tak mocnemu rywalowi, jakim będą goście sobotniego pojedynku. Powiem wam, że bardzo przyjemnie nam się dyskutuje, jak jest ciepło. Ci, co mogli oglądać w internecie nasze poprzednie dyskusje, no to chyba każdy widział, żeśmy troszeczkę marzli, a dzisiaj jest naprawdę przyjemnie. No to pomówmy sobie jeszcze chwilę o siatkówce, bo tam też kilka ruchów transferowych, no troszeczkę się dzieje w Cerrad Czarnych Radom, no ale dzisiaj chyba gruchnęła taka informacja, że Wojciech Żaliński podpisuje kontrakt na kolejny sezon. To chyba bardzo, bardzo istotny news, no i dobrze to słyszeć. Michał, widzę, że już się garniesz do wypowiedzi. Tak, bo jeżeli chodzi o Czarnych, mimo wszystko wiele informacji przechodzi przez nasze środowisko, aczkolwiek no nie są to do końca informacje, które już można powiedzieć na 100%, tak? Siatkarze mają kontrakty, są zobowiązani z różnymi umowami, tak, ze sponsorami, z klubami. Mów co wiesz, nic nie ukrywaj. Wiem tylko tyle i jestem pewien, że szefowie Cerradu Czarnych zrobią wszystko, żeby zachować na pewno kręgosłup drużyny na przyszły sezon. To jest bardzo ważne, myślę, z perspektywy zarówno sportowej, organizacyjnej, jak i dla sympatyków siatkówki, którzy tak naprawdę z tych doniesień prasowych niewiele wiedzą. Wprowadzają też one wiele zamieszania. Oczywiście Pogoń za newsem jest jak najbardziej na miejscu i myślę, czytelność też nam wzrasta. Aczkolwiek ja bym wstrzymał się do momentu, aż będą podpisane konkretne umowy. Wiele mówiliśmy o młodych siatkarzach, którzy wchodzą lub będą wchodzić, tak? Lub będą pojawiać się nowe nazwiska w klubie, które będą rokowały, mam nadzieję, na przyszłość i na kolejne sezony. Tak jak wspomniałem, dla mnie osobiście i myślę, że dla szefów Cerradu Czarni najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście zachować kręgosłup drużyny z tego sezonu i umiejętnie budować na trzech, czterech zawodnikach doświadczonych, między innymi na Wojtku Żalińskim, który staje się powoli ikoną radomskiej siatkówki ostatnich lat. Jest po prostu z nią związany od samego początku swojej przygody, odkąd przyjechał do Radomia, do Skarżyska. Na nim, na kilku innych doświadczonych zawodnikach takiego mocnego trzonu zespołu. Myślę, że tutaj też możemy mówić o optymizmie. Płynie on z klubu, chociaż mówię, pomimo wielu informacji takich sprzecznych, aczkolwiek apelowałbym też do środowiska kibiców, aby naprawdę uzbroić się w cierpliwość, a myślę, że przyniesie to efekty. Sylwek, jak ty oceniasz te ruchy kadrowe, te początkowe wieści? No nie ukrywam, bardzo się cieszę, że Wojtek zostaje, no bo to jest taki dobry duch tego zespołu i jest to swój chłopak. To, o czym mówiłem ostatnio, tu na pewno Czarni będą powolutku wprowadzać z grup młodzieżowych, ze swoich rezerw młodych, utalentowanych graczy. Wiadomo, mówiłeś o środowisku naszym, wiadomo, że toczą się też rozmowy z zagranicznymi graczami. No na pewno ich nazwisk nie poznamy, ale też zgadzam się tutaj z Michałem. Należałoby poczekać troszeczkę, jakby tonować te nastroje, poczekać na oficjalne informacje. Jestem przekonany, że Robert Prygiel, trener, no wraz ze swoimi współpracownikami, zrobi wszystko, żeby tutaj ten kręgosłup został zachowany i żebyśmy mieli zespół nie słabszy niż w dotychczasowym sezonie. A zapytam was jeszcze o taki temat, tak już powoli zbliżając się do końca naszej dyskusji. Temat drażliwy, temat bardzo ciekawy, który poruszył ostatnio Grzegorz Stępień na łamach Radom Sportu. Temat związany między innymi właśnie z Wojtkiem Żalińskim, z Arturem Szalpukiem i z kwestią powołań do reprezentacji na te dalsze momenty zgrupowania, na te dalsze turnieje. No i Grzegorz wysnuł taką teorię, którą zaznaczył, że może się mylić, ale może się nie mylić. Że ta teoria jest uzależniona od tego, do jakich klubów należą zawodnicy. Wojtek Żaliński, który jest siatkarzem Cerradu Czarnych, takiego wsparcia nie ma, jak chociażby Artur Szalpuk, który przychodzi do czy kilku innych zawodników, którzy grają w skrzebeł chatów, gdzie tam Filip Blen może mieć swoje jakieś upodobania, że tak powiem, personalne, konkretne, jeśli chodzi o klub. I potem to ma przełożenie na powołania. Co wy o tym sądzicie, o tym tekście Grześka, bo to na pewno ciekawy tekst, warty odnotowania.
Na pewno sport mocno jest związany z biznesem teraz, a tak naprawdę stał się chyba gałęzią biznesu. No i przykre jest to, że nie zawsze forma sportowa decyduje ostatecznie o kształcie danego zespołu, o kształcie reprezentacji. Czyli ty, Michał, byś popierał tutaj Grzegorza w tym? Jak najbardziej. Zdecydowanie, gdyż wiele razy przekonaliśmy się o tym, że takie układy, układziki, nie do końca sportowe rozgrywki, tak naprawdę nie służą drużynie, nie służą atmosferze. Gdy pojawiają się, mówię, takie teksty jak Grześka, nie jest to odosobniony głos w Polsce i w siatkarskim środowisku, nie służy to budowaniu atmosfery. Na pewno nie służy budowaniu atmosfery w danym środowisku, co później przekłada się także na reprezentację Polski, a chyba wszyscy pracujemy od podstaw, od najmłodszych lat, od najmłodszych zawodników, sportowców, trenerów, poprzez seniorów, poprzez kibiców, poprzez systematyczne odwiedzanie hal, doping. Tak naprawdę wszyscy pracujemy na reprezentację Polski i na sukces naszego kraju na arenie międzynarodowej, bez względu, czy jest to siatkówka, koszykówka, piłka nożna, czy dyscypliny indywidualne. Sylwek, a jakie jest twoje zdanie w tym uważam, temacie? Uważam, że takie rzeczy to nie tylko siatkówka, ale przede wszystkim piłka nożna. Popatrzmy, jak kształtują się kadry młodzieżowe w piłce nożnej i jacy ludzie jakimi sposobami się tam dostają. Po prostu menadżerowie, którzy mają swoje układy i układziki, podsuwają swoich zawodników mniejszych, większych klubów, tak żeby się przewijało w statystyce, że zaliczył jakiś tam występ w kadrze narodowej. Potem z tego płyną oczywiście profity i niestety to w innych dyscyplinach jest podobnie. Dobrze, i tym, nie wiem czy optymistycznym, chyba nie akcentem możemy zakończyć, chyba że macie jeszcze coś do dodania na koniec, a z rękawa królik z kapelusza. Nie, cieszymy się, że hala rośnie i już. O właśnie, tego tematu nie poruszyliśmy, hala, ale stadion. To może za tydzień. Tak jest, kibicujemy bardzo tej inwestycji. Zatem Sylwester Szymczak, Echo Dnia. Bardzo dziękuję. Michał Podlewski, radomski dziennikarz. No i ja też, radomski dziennikarz, Michał Szprendałowicz, Telewizja Dami. Dziękujemy Państwu. Śledźcie nasze dyskusje. Za tydzień widzimy się ponownie. No i nadal będziemy dyskutować. Miejmy nadzieję, że chyba w równie dobrych nastrojach, co dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nam w różnych dyscyplinach sportowych tej radości nie zabraknie. Zatem do zobaczenia za tydzień.